Mama dała radę w sumie, koniec końców. Dała radę, ale to było wiadomo, że da radę. Nawet jeśli dzisiaj by nie wygrała, to i tak by wygrała. Myślę, że dla mnie, dla niej samej, dla wielu, wielu innych osób, bo no, nie wiem, co powiedzieć, szczerze powiem. A wchodząc dzisiaj do ATM-u, miałeś takie poczucie, że to jest jej dzień i że faktycznie ona może wygrać? Może rano, natomiast to wszystko było tak... Tak nieoczywiste, że po prostu jak oglądaliśmy dzisiaj program, to raz te wszystkie sondaże skakały, spadały, to było ciężkie do przewidzenia. Ja wolałem się nie nastawiać na żadne, na żadną wygraną albo przegraną. Po prostu chciałem, żeby zatańczyła i tyle. Jak bardzo się cieszysz generalnie? Pewnie cieszę się, że mama w domu w końcu. Tak, to prawda, bo przez ostatni czas my mieliśmy tylko okazję w zasadzie spotykać się przed snem, tak? Jak już wracała z treningów, ja byłem w domu. Na ostatnie 20 minut ona szła wcześniej spać, więc po prostu siedzieliśmy sobie przy jej łóżku, rozmawialiśmy. Starałem się jakoś ją wspierać, zmotywować do tego, żeby walczyła, tak? I no, jak widać, dała radę. A zakuplowałeś się z Jankiem Klimentem, jest twoim ziomkiem? No pewnie, że tak. A szczególnie i Lenka tak samo. My po prostu, ja jeżeli ta przyjaźń z mamą po prostu Jankiem nie przetrwa, to ja nie wiem. Oni są po prostu tak wspaniałymi ludźmi, tak wspaniałymi. Byli po prostu z nami, przy mamie. No nie wiem, nie wiem, co mogę nawet o nich powiedzieć, bo są po prostu cudowni. Pozwolisz sobie dzisiaj na dwie lampki Prosecco pod okiem mamy na afterze? Ale tylko pod okiem mamy. Tylko pod okiem mamy. Tylko. No i wiemy też na sam koniec, może zapytać, że jedziesz na wakacje z mamą i czy już wybrałeś może miejsce, bo ostatnio przez telefon mi powiedziała, że jeszcze to tak jest nie wiadomo dokładnie. To nie jest wiadome, aczkolwiek no, w przyszłym roku kończy nam się wiza do Stanów i pomyśleliśmy, że czemu by nie skorzystać, odwiedzić znajomych, przyjaciół, którzy tam mieszkają. Myślę, że rzeczywiście byliśmy już w Stanach wcześniej, aczkolwiek to jest kraj pełen tylu pięknych miejsc, że nie sposób jest je wszystkie zobaczyć, więc mam nadzieję, że tym razem nam się uda poznać jakieś nowe regiony.